Szanowni Państwo, przed nami kolejne święta, kolejny nowy rok. Jak zawsze spotykamy się pod choinką, którą Państwo pewnie widzicie, i będziemy starali się, żeby święta, które przed nami, spędzić w atmosferze miłości, radości, ciepła, spędzić z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi, a przede wszystkim życzę, żeby każdy z nas spędzał je z ludźmi, którzy są mu bardzo życzliwi. Z ludźmi, krótko mówiąc, dobrymi, bo to, co my będziemy w stanie zrobić w trakcie świąt, przełoży się także na następny rok. Święta to jest ładowanie akumulatorów, to jest myślenie o tym, co było, ale i o tym, co będzie, a więc o tym, co będzie w nowym roku. Za nami bardzo trudny rok, rok, w którym weszła nowa ustawa dotycząca szkolnictwa wyższego i nauki. Rok, w którym rozpoczęliśmy dyskusję, jak się przygotować do tej ustawy, a przed nami rok, gdzie musimy wdrożyć tą ustawę w życie. Rok trudnych dyskusji, rok trudnych decyzji i wierzymy w to, że te decyzje, które będziemy wspólnie podejmować, będą decyzjami dobrymi dla Uniwersytetu, dla jego przyszłości, dla pracowników, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, obsługi i przede wszystkim dla studentów. Dla studentów, doktorantów, którzy przychodzą do nas po to, żeby się kształcić, żeby nabywać wiedzy, żeby przygotować się do dalszego swojego życia. Kompetencje, jakim damy naszym studentom, naszym doktorantom, będą decydowały o ich pozycji w życiu, o tym, jak będą funkcjonowali przez czasem kilkadziesiąt następnych lat. Wszystkim więc, wszystkim członom Uniwersytetu, tym, którzy stanowią o strukturze tego Uniwersytetu, a więc nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obsługi, studentom i doktorantom, życzę tych świąt udanych, ciepłych, nowego roku, lepszego jak te w przeszłości, wierząc, że taki może być. I do zobaczenia w styczniu. Wszyscy będziemy uśmiechnięci i gotowi do nowych wyzwań. Wesołych świąt i dobrego roku 2019. Życzy rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Kazimierz Karolczak.